Dzień dobry. Znowu przed kamerą internetową mówi Dawid Snopek. Jestem Amerykaninem uczącym się języka polskiego i mieszkającym w pięknym Krakowie. Witam serdecznie wszystkim widzom. W dzisiejszym odcinku chciałbym trochę porozmawiać na temat, jak uczyłem się języka polskiego i jak to ciągle się uczę. Dobra, a zacząłem uczyć się jakieś 3 lata temu. Najpierw uczyłem się rok na uniwersytecie. Nie chcę powiedzieć, że to był zły kurs, bo to nieprawda, to był dobry kurs, ale w tym kursie chodziło głównie o gramatykę. To znaczy, że uczyliśmy się zasad gramatycznych i pisaliśmy testy z tego. I nic złego w tym. Znam bardzo dobrze zasady gramatyczne, ale znać zasady i mówić gramatycznie to coś zupełnie innego. To znaczy, że o tamtej porze znałem zasady tak samo dobrze, może nawet lepiej niż teraz znam te zasady, ale mówiłem bardzo niegramatycznie i brakowało mi słów na różnych tematach, czy można to powiedzieć. I wiem, że teraz jeszcze nie mówię gramatycznie, też brakuje mi słownictwa, ale moja gramatyka polepszyła się nie dlatego, że teraz lepiej znam zasady, to od innego sposobu. No dobra, po kursie na uniwersytecie byłem na 3-tygodniowym kursie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dwa razy tam byłem i to był fajny kurs, ale tam też chodziło głównie o gramatykę. Ale oczywiście w Polsce można poznać polską kulturę. Nie poznałem tak dużo Polaków, ale rozmawiałem z innymi studentami po polsku. Fajnie, fajnie było. Ale o tej porze też nie robiłem postępów tak jak chciałem. Więc potem, to właśnie po drugim pobycie w Lublinie, kiedy nakręciłem pierwszy filmik na YouTubie po polsku, to Introducing Myself in Polish. Od tej pory głównie czytałem i słuchałem polskiego. Najpierw czytałem pierwszy tom Harry'ego Pottera. Zdecydowałem na tę książkę, bo to książka dla dzieci, więc myślałem, że to będzie łatwo. I no, trochę łatwo było. I czytałem i znalazłem prawie wszystkie nieznane słowa w słowniku i moje słownictwo powiększyło bardzo dużo i moje poczucie gramatyki polepszyło. To znaczy, że już znałem zasady, ale tak teoretycznie znałem je jak matematykę i nie jak na język. Dobra, więc
pierwszy tom i potem czytałem i słuchałem wszystkich następnych tomów. Po trzecim głównie słuchałem, a nie czytałem, bo to po prostu przyjemnie leżeć i słuchać języka. Lubię książki do słuchania nawet po angielsku. Po tym naprawdę czułem się, jak mówię po polsku, jak rozumiem po polsku. I jest w sumie 7 książek Harry'ego Pottera i potem czytałem i słuchałem innych książek. I nawet teraz jeszcze czytam po polsku, chodzę do biblioteki przy Rajskiej w Krakowie i pożyczyć książki, ale myślę, że jestem na poziomie, kiedy mój język nie może polepszyć wyłącznie z czytaniem i słuchaniem więcej. Teraz muszę mówić i bo prawdę mówiąc, tak słabo mówię. Wiem, że wszyscy, i dziękuję bardzo za miłe słowa, mówią, że dobrze, tak dobrze mówię po polsku, ale to najsłabszy punkt w moim polskim. I wiem, że żeby to naprawić, muszę więcej mówić, muszę znaleźć partnerów do rozmowy i po prostu ćwiczyć na mówieniu. Więc to, co staram się robić teraz. Dobrze. To właśnie jak uczyłem się polskiego i jak dalej będę uczył się. Jestem bardzo zainteresowany, jak wy, widzowie, uczyli się języków obcych, więc zachęcam, nie wiem. Proszę bardzo pisać w komentarzy swoje opinie i tak. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.